Cześć, witajcie. Dzisiaj jest jakaś taka smutna wiadomość, właściwie parę dni temu już się o tym dowiedziałem, ale przeczytałem w sumie na zagranicznym jakimś portalu, ale dzisiaj dopiero w Polsce zaczęło o tym trąbić. I tak naprawdę, nie wiem, dziwię się, to jest chyba moim zdaniem najgorsze posunięcie od paru lat Google w ogóle w którąkolwiek ze stron. Otóż mianowicie, może zrobię trochę jaśniejszy ten ekran wam. Otóż mianowicie Google chce usunąć od 1 lipca aplikację, która się nazywa Google Reader, która ze względu na, nie wiem, podobno małą popularność, nie opłaca się jej utrzymywanie i jakby kontrolowanie tego wszystkiego i rozwijanie jej dalej. No i Google nam daje czas do 1 lipca, żebyśmy znaleźli sobie jakąś alternatywę. To jest moim zdaniem bardzo głupie, bo to Reader od zawsze był jakby częścią Google. Od początku był tam u góry na pasku, gdzie mogliśmy sobie dowolnie konfigurować. Jak widzicie, u mnie jest sporo trochę, no całkiem sporo jest tych wszystkich takich portali, które odwiedzam. Oczywiście jak jestem w domu, to a teraz właśnie jestem chory, więc jestem w domu, to w tym momencie one się tutaj nie odświeżają, znaczy odświeżają się, zostają tutaj w pamięci, tak jakbym ich nie czytał. Ale to dlatego, że na komputerze sobie je odtwarzam, a tutaj ich nie przetwarza, że one zostały odczytane na komputerze. No i myślę, że to jest bardzo złe rozwiązanie, no bo teraz musimy szukać sobie jakiejś alternatywy. Oczywiście tych alternatyw jest kilka i może pokażę wam. Ta chyba taka najfajniejsza, to która była z tych wszystkich. To był chyba Flipboard. Dobrze. Nie wiem, czy to dobrze pisze, czy nie. O, to jest jedna z tych takich ciekawszych rozwiązań. Oczywiście, to chyba widzieliście już nieraz, tu gdzieś wam dam wam anotację odnośnie Flipboarda, jak to wygląda. No, bardzo, bardzo fajny sposób to się prezentuje, ale to wszystko nie jest takie proste i czytalne. Mnie zależy na tym, żeby przeczytać tekst, a nie oglądać obrazki. A niestety te wszystkie inne, tak samo jak, nie wiem, mamy jeszcze Google Current, Current. No, mamy jeszcze taką aplikację, która też jakby pozwala na importowanie właśnie tych czytnika wiadomości i w ten sposób możemy sobie to przeglądać. On też jest ładny, ale to znowu tutaj jest więcej zdjęć niż tak bardziej to wygląda jako gazeta. Faktycznie estetycznie to wygląda, to nie ma co ukrywać, ale mnie na przykład osobiście zależy na tym, żeby było prosto, żeby był tekst, który ma jakieś informacje, a nie zdjęcia, które już widziałem setki razy i się przewracają przez kolejne portale. Dajcie znać, co myślicie o tym, czy korzystacie w ogóle z Google Readera, bo dla mnie to jest naprawdę kiepska wiadomość. Nie wiem, że do lipca jeszcze trochę czasu, ale naprawdę będę musiał się rozejrzeć za jakąś konkretną alternatywą, bo ja tak naprawdę Google Readera używam codziennie. To jeden z podstawowych programów, które używam. Zresztą to też poruszałem ostatnio we vlogu. No i nie wyobrażam sobie tak naprawdę teraz funkcjonowanie bez niego, bo większość tych informacji, które gdzieś tam w pierwszej kolejności udaje mi się znaleźć, to dzięki właśnie tym portalom, które mam w Google Readerze. I naprawdę to jest takie kiepskie rozwiązanie moim zdaniem. Dajcie znać, czy z tego korzystacie, albo jeżeli macie jakąś alternatywę, którą możecie mi polecić, to zapraszam bardzo chętnie, przetestuję oczywiście dla was, jeśli macie taką ochotę. No dobra, trzymajcie się tymczasem, pozdrawiam, hej!